Proszę bardzo. Jako proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia w Tarnopolu chcę tak króciutko powiedzieć na temat tej pomocy, jaką organizujemy dla uciekinierów ze wschodniej Ukrainy. Trochę też było pomocy, żeby wyjechali ci, którzy stąd, ale to były pierwsze dni, że dwa razy autobus przyjeżdżał z Polski i sformowaliśmy tam na listę po 30-40 osób powiązanych z parafią, bo to nie wszyscy byli parafianie, wyjechali do Polski. Ale mówię, to były pierwsze dni marca, a później już zaczęli napływać do nas ludzie. I w proboszczu od tak gdzieś pierwszego piątku, czyli od 4-5 marca mamy prawie codziennie zajęte wszystkie pomieszczenia, czyli nocuje tak między 20 a 30 osób, czy głównie matki z dziećmi, ale też byli też i mężowie, którzy jeszcze nie byli wzięci do wojska i razem tu przyjechali, żeby szukać jakiegoś lokum na dłuższy pobyt, bo są to osoby i z Charkowa, i z okolic, znaczy z województwa Zaporowskiego, Boże, ale także okolice Kijowa, Żytomierza, te miejscowości, gdzie rzeczywiście zniszczone zostały ich domy, z Czernichowa, no mamy tutaj, oni się zmieniali, bo to nie te same osoby cały czas były, niektóre pobyły kilka czy kilkanaście dni i wyjechały, ktoś już jest też w Niemczech. Gdy chodzi o naszą pomoc, to jest właśnie udostępnienie plebanii przede wszystkim, kuchni, i większość z nich na własny koszt się jeszcze żywiła, zrobili sobie zakupy tutaj w sklepach w Tarnopolu, a ponieważ te dwa pierwsze autobusy, które ja mówiłem na początku marca, przywieźli nam trochę produktów, no to myśmy też tam wystawili. Jeżeli ktoś potrzebował, to mogli sobie, czy makaron, czy jakieś konserwy, pasztety, mogli z tego korzystać. Na bieżąco. Ale... na dworze stoi, tak, to jest kościół, tam plebania, gdzie mieszkają ci uchodźcy. A, ale to... Tu jest plebanie, gdzie mieszka pięknie 30 uchodźców.